Korekcję przegrody nosowej w naszej klinice wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Oczywiście jest możliwe wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym, ale na obecnym etapie rozwoju medycyny i możliwości leczenia przeciwbólowego dla komfortu pacjenta i komfortu lekarza preferujemy znieczulenie ogólne. Znieczulenie miejscowe zarezerwowane jest dla tych pacjentów, którzy nie mogą z pewnych względów być znieczuleni metodą znieczulenia ogólnego.